Halże, witajcie! Tu znowu Wizard Ryfek. O, nie zrobiłem save'a. Powinienem zrobić save'a, żebym se nie rozwalił go. Dobra, zapiszmy górny, dolny klasztor. A może tak będę zapisywał Z1, Z2 i proszę bardzo, Z3. I, o, nie działa klawiatura. Alt, Z3 i działa. Przypominam, alt, lewy, żeby klawiatura działała. Dobra, na czym skończyliśmy? Głupio mi w ogóle tak prowadzić serię, bo skoro nikt komentarzy nie pisze, bo nie wiem się do czego odnieść na początku odcinka. Ale mam teraz do was prośbę, jeżeli ktokolwiek to ogląda, jakby mógł zostawić łapkę w górę pod tym filmem, byłoby mi bardzo miło, bym chociaż wiedział dokładnie, ile to są wyświetlenia od prawdziwych ludzi, którzy w ogóle cokolwiek oglądają. Mówię, z jednej strony żałuję, że nie prowadzę takiej serii od razu na głównym kanale, ale no mówię, z drugiej mam troszkę większy luz. Daję jakiś bonus rzeczywiście dla wspierających i oprócz tego nie psuję sobie statystyk głównego kanału, mając serię z gry sprzed 21 lat. No nic, idziemy sobie do klasztoru, byliśmy tutaj u Antona w sklepie, w zbrojowni, byliśmy u Heli, tu jest bank. Idziemy w tym teraz do klasztoru porozmawiać z Brafitem, Lord Brafit. It's been quite some time since anyone visited the temple. I suppose I should have expected you sooner or later though. News of your arrival has traveled fast. Should you need anything, you may find it here. We offer our magic, healing and the like, for a very nominal fee. No i popytajmy się o parę rzeczy, Arnice może coś. It is not wise to stay here in Arnica long. My city is a shadow of its former self. You've seen the Dark Tower, the military in the streets. This is not what we once were. Most all my brothers have left, but me, I will stay. Okej. A o Antonie coś powiesz? He is who he is. Okej. A może o tych rapaksach? They are unpredictable creatures. Okej, a o tirangach i umpani? Yes, I have seen them, but I am not one to judge. Może rzeczywiście według rzeczy, osoby sobie to posortujemy. Osoby, o samym sobie coś powiesz? Boże, z Brafitem to chyba nigdy nie rozmawiałem, tak teraz serio, tak słyszę jego po prostu kwestie, Boże. O mukach mi coś powiedz. I must say that they do not seem much inclined to talk, however. I have heard they are awaiting a representative from the Umpani or the Trang. A, Heli mówiła, że Umpani i Trang, Tirangi szukają tych najemników. O jedną rzecz chciałem się go spytać, o Martena, ten co ukradł Destiny Dominus. Yes, he stole the Destiny Dominus. If you wish to inquire of him, perhaps you should ask someone at the HLL. No i każdy o to KLH pyta, a samym Destiny Dominus coś powiesz? The gift of the Father to those here on Dominus. It was said to contain all knowledge. Now only the Father knows where it is. All because of Martin. Without the Destiny Dominus, there will be no ascension. I can only hope we find it before the Dark Savant. O, no i o Dark Savanta trzeba się spytać. I know too much about him and too little all the same. I have never met him, but I have heard and seen more than enough. He comes to Dominus to claim our ascension as his own, to rise to the cosmic circle, and he has threatened to kill anyone who gets in his way. He built that monstrous tower in a single night, destroying a part of my city in the process. His troopers have claimed dozens of lives, and still, we are powerless over him. I cannot help but believe the Lords have somehow planned it to go this way, that perhaps it will work out in the end. But my faith is being tried. O Jezu, ale się rozpowiedział. A jedną osobę się chciałem spytać, tylko nie pamiętam jak go się pisze, naprawdę nie pamiętam. Huzang? Ten co ma posągi. Kurde. No właśnie. Huzang? Huzang? Nie wiem jak to się pisało. Huzang. No tak mi się wydaje, że tak. Hunzang? Hunzang może?
O, jest! Aha! It is he who created the destiny Dominus and he who looks over us all. Even now, I believe. Ha, czyli to jest ten jak Jezus taki trochę tutaj. Dobra, co możemy u nim handlować? On ma dużo, mówię, jakieś proszki wskrzeszające, jakieś potki i tak dalej, te potki to jest coś, co mnie tu interesuje, bo ja tutaj biznes na tym zrobię. I on ma księgi, to jest świetna sprawa, możemy uczyć oczywiście nasze postaci niektórych ksiąg, tutaj mamy na przykład odpoczynek, który już za wytrzymałość, ale na każdego członka drużyny. Jest dużo takich speli w grze rzeczywiście, jak na przykład leczenie ran na pierwszopoziomowy spell, a później już się nauczymy na przykład leczenie wszystkich. I całą drużynę leczy. Tak samo odpoczynek. Możemy zwiększyć staminę jednej osobie i to jest po prostu wytrzymałość, spell podstawowy, a na poziomie 3 mamy odpoczynek, który leczy wytrzymałość wszystkim. Zaklęte ostrze, anioł stróż, o, to jest bardzo fajny spell, którym się może lord nauczyć. Anioł stróż, no nawet przeczytajmy, czar, anioł stróż przywołuje anioła stróża wybranej postaci, który przyjmuje wymierzone w nią ciosy. Ilość punktów obrażeń, które bierze na siebie anioł, zależy od poziomu mocy. To jest coś jak taka, nie wiem, tarcza protosów, po prostu na kogoś rzucamy. Rzeczywiście on ma jakby troszkę więcej maksymalnego zdrowia, nie wiemy dokładnie ile, ale ta tarcza po prostu absorbuje na siebie część obrażeń. Magiczna osłona, księga osłon na pewno będę kupował. To jest najważniejszy buff w grze. Ze wszystkich buffów jakbym miał wybrać, magiczna osłona jest najważniejsza. Kapłan z tego co widzę tylko może się jej nauczyć. Daje odporności dla każdej postaci z naszej drużyny na każdy rodzaj magii, to jest genialne. Odtrutek, leczenie zatrucia, a to typowo dla alchemika raczej. Dobra, sprawdźmy może, czy nasz alchemik właśnie... Alchemik, biskup, ona ma alchemię, więc równie dobrze może być tam alchemikiem. Potki. Mały eliksir uzdrowienia łączyło się chyba ze średnim, więc tu mamy średni, tu mamy mały. Nie różnią się wyglądem, więc trochę przypał, ale tak, już mamy wystarczająco dużo alchemii, żeby te... potki łączyć i uwierzcie mi, opłaca się to robić, bo naprawdę wychodzimy z tym mega na plus. Ile mamy jeszcze małych? Mamy ponad 10 małych. Kupmy może od niego średnich trochę, średni eliksir uzdrowienia. Kupmy ich znowu 10. O Jezu, jakie one są drogie, nie stać mnie na nie, 7 chcę kupić chociaż. Chryste Panie, jakie to jest drogie. No nic, średni eliksir uzdrowienia, połączmy znowu z jakimś małym. I tu jeszcze wyszedł kolejny, jeszcze jeden średni i jeszcze 5 małych. Czy ktokolwiek, tak, dzięki Bogu, ty masz wystarczającą artefakty, że może to rozpoznać, bo jak nie, to musiałbym każdą tę potkę oddzielnie identyfikować w ten sposób. I co prawda, to mi zwiększa magię mentalną u psionika, ale no to jest masakra, lepiej to po prostu klikać tak. I to ciekawe, niektóre przedmioty, które kiedyś podnieśliśmy, których nie mogliśmy zidentyfikować, być może Ewcia już może zidentyfikować, bo jej artefakty cały czas wzrastają. O, lśniący miecz, proszę bardzo, strzał, nie wiadomo. To Seido jeszcze też nie wiem. Świdrujące dudy, rzucają pisk, super. Ten eliksir nie wiemy, ten nie wiemy. Proszek wstrząsu oraz ten eliksir też nie wiemy. No ale super, bo teraz mamy masę tych eliksirów leczących. I spójrzcie teraz, ile z tym wyjdziemy na plus. Alchemia jej od razu wzrosła, super. Handel, sprzedaj drużyny ekwipunek i szukamy... O, nie wszyscy oczywiście kupują wszystkie rzeczy. Anton nie kupi raczej potek leczących jako kowal, a Brafit nie kupi broni, bo jest, kurde, kapłanem. Dobra, duże eliksiry uzdrowienia. Każdy za 500 sprzedajemy, masakra. I cyk po prostu. I zarabiamy pieniążki. I nagle z 2000 nam się zrobiło 14. Małych eliksirów mamy jeszcze 3. Więc ja rzeczywiście sprawdzę, ile on ma. Średnich ma 16, małych ma 23. Kupmy wszystkie średnie. Małych miałem chyba 3, więc kupmy ich 13, jeżeli dobrze kojarzę. I ja już spauzuję nagranie, połączę to wszystko i widzę się z wami, jak już to wszystko połączę. Chociaż dobra, one są wszystkie tutaj, więc bez żadnej różnicy. Halo? Halo? Średni? Mały? A gdzie są małe? Tu musiały gdzieś polecieć. Dobra, spauzuję to i zaraz się z wami widzę. No i jestem po krótkiej przerwie i sprzedajemy kolejne duże eliksiry uzdrowienia. I szczerze mówiąc, 5 sobie ich zostawię, bo mimo wszystko fajnie jest je rozdać troszkę między nasze postaci, bo... No,
mówię, nie ma co tracić czasami tury. Ile tych mikstur mamy? Dużych eliksirów mamy 10 aż, więc no to na pewno powinno tutaj wystarczyć. Jezu, a mnie wkurwia już ta myszka czasami, no nie wiem, przycina mi. O co chodzi? O co chodzi z tą myszką? Najwięcej oczywiście z przodu, bo chłopaki tutaj z przodu będą najbardziej bici, mi się wydaje, więc pozostawiam im tam po te 2-3 potki, a tu z tyłu już troszkę mniej, szczególnie, że Kuki potrafi leczyć i Ryfek też potrafi leczyć i sądzę, że będą tylną linię bez problemu często leczyli. Dobra, pozbyliśmy się większości potek, średnie eliksir wytrzymałości, o dziwo też są bardzo przydatne. Nie wiem, czy je się da łączyć, wydaje mi się, że się da. No nie za bardzo. Średnie eliksiry wytrzymałości też damy tutaj naprzód, bo się chłopaki też często będą męczyli. Eliksir lekkich przypadłości mnie nie interesuje. I teraz najważniejsze z proszków to... wiem, że mieliśmy to. Był duszka. Proszek kichania, mi się wydaje, że to był chyba proszek kichania w połączeniu z... z jakimś innym proszkiem, nie pamiętam dokładnie jakim, proszkiem rozbłysku, o, z proszkiem rozbłysku, jeżeli połączymy te dwa proszki, wyjdziemy mega na plus, dostaniemy Pandemonium Powder i on jest mega drogi do sprzedania, a tu mamy taką fontannę, przy której możemy się uleczyć, to by było wszystko, od Brafita sobie idziemy, jego karty do banku kraść nie będziemy, bo on takiej karty nie ma, więc nie ma co ukraść niestety, kto tam jest, kto tam, już widzę z daleka. Androidy, który poziom 8. Ósmy poziom androidów, to już nie przelewki, to już są naprawdę silni przeciwnicy. Dobra, to ja mamy trochę NPC-tów do pomocy. Ja zacznę walkę i się schowam tu w korytarzu, żeby rzeczywiście nie bić się z wieloma naraz. Żołnierze Mensta powinni podejść i mówię, ja po prostu wejdę sobie do korytarza, odwrócę się do nich i maksymalnie będziemy walczyć z dwoma naraz, więc nie powinno być źle. Żołnierze mają praktycznie tyle samo zdrowia, co strażnicy Mędrca, z którymi już walczyliśmy parę razy, ale żołnierze biją mega mocniej, naprawdę oni po 30 punktów obrażeń potrafią wywalić jednym ciosem, jeżeli im ładnie siądzie. Dobra, psionik, rzucaj sobie tutaj pisk. Kurde, jeszcze nie użyłem tego morowego powietrza, ale przypał. Strumień kwasu, ja im dam podejść jeszcze raz bliżej w tej turze. I potem postaram się ich zamrozić za pomocą biskupki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, shift R. O, oślepiony jest! Po raz pierwszy kogoś oślepiliśmy. Przeciwnik oślepiony będzie uciekał, to jest praktycznie wiadome, ale jest tak, za 25% szans, że się potknie i się nie ruszy w ogóle z miejsca. Ale oślepiony przeciwnik jest praktycznie wyłączony z walki, więc naprawdę to jest mega, mega rzecz. No ale sami widzicie, wycofuje się. Dobra, rzućmy zamrożenie. Tak, go jeszcze na daleko ciśnie. W ogóle, że mentalność jest działa na robota, to jest głupota. Kompletnie tego nie rozumiem. O, nie powiedziałem wam o tym. Jest genialny, naprawdę przegenialny narzędzie do modowania wizardry. Ja go używałem za dziecka. I ja pamiętam, że robiłem swojego własnego moda, w którym zmieniłem klasztor, czyli to początkowe miejsce w grze, na starą, opuszczoną fabrykę jakby androidów Mędrca. I tam tworzyłem te androidy i im dawałem, pamiętam, że maksymalne odporności właśnie na magię mentalną, bo uważałem, że to jest głupie, że androidy w ogóle można bić mentalnym ciosem, albo nie wiem, że można ich... można sprawić, że wpadają w obłęd. To było dla mnie idiotyczne, nawet za dzieciaka. Dobra, tamtego żołnierza podchodzą, on cały czas się wycofuje i nie dadzą rady do niego podejść chyba. O Jezu, no zwykłym jednym ciosem 11 punktów obrażeń zdał. Takie krótkie ciosy, które on właśnie wykonał, to są te zwykłe. Takie dwoma rękami, jak się zamachują, no to są te właśnie ciosy z berserka i ich się trzeba bać. Ale expa za nich leci od groma. Mam nadzieję, że Lord będzie miał już kolejny poziom magii. Nie ma jeszcze. To anulujemy dodanie levela i ja zrobię tak, żebym miał ten kolejny poziom magii, zanim mu level rzeczywiście dodamy, bo jest sposób również na uczenie się w nieskończoność magii boskiej i nawet wam pokażę jak, bo ten sposób właśnie tutaj się znajduje, warnice. Musimy sobie tutaj wyjść,
przejść do miejsca rozbicia tego statku i tu jest jedno z niewielu ognisk, które się znajduje na poziomie równo z naszą postacią. Możemy sobie tutaj wejść, obić się ostro. I robimy coś takiego. Shiftem, shiftem, shiftem. Tyle sobie strzelał. Dobra, chłopak musi znowu odpocząć, ale... Naprawdę, bardzo szybko możemy w ten sposób nauczyć go magii boskiej. I ta boskość rzeczywiście na 15 poziomie chyba dopiero jak będzie. Chyba dopiero wtedy uda mi się dostać na nim nowe spele. Tak mi się wydaje. Mówię, to nie działa na postaciach, które nie mają zdrowia zbitego, więc trzeba to rzeczywiście robić, gdy rzeczywiście nasze postacie są zbite. Dlatego ja mam manię już, że automatycznie po walce, jeżeli ktokolwiek jest zbity, zaczynam go po prostu leczyć magami, bo no, w ten sposób się po prostu chłopaki uczą. Dobra, jak teraz mnie szybko mnie wbije ta boskość na kolejny poziom, po kolejnym obozowisku, to po prostu spauzuję i znowu postaram się wbić boskość na 15 poziom. Może będziemy mieli nowe spele już i będzie spoko. Nie stójcie za długo w tym ogniu, bo naprawdę bardzo łatwo można tak umrzeć. Magia boska mu wzrosła do 5. Super, nawet widać w ogóle tutaj różnicę, że rzeczywiście najpierw miał na żółto. Znaczy najpierw na żółto, najpierw miał na pomarańczowo. Rzucanie tego zaklęcia na pierwszym poziomie, teraz ma już na żółto. W ogóle takie obozowanie w środku miasta to nie jest zbyt dobry pomysł. Bardzo łatwo ktoś do nas tutaj może zajść i zadać nam obrażenia. I mam nadzieję, że się nie mylę rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten poziom boskości. Dobra, widzę, że nie wleciało, ja pauzuję i widzę się z wami, jak już wbiję tą boskość na 15 poziom. No i boskość wzrasta do 15, magia boska do 6. A czemu mu to powiedziało o... Czemu on powiedział kwestię z wcześniej? Może coś kliknąłem? O Jezu, to jest kwestia, jakby wbił level. Ciekawe, ciekawe. Dobra, czy rzeczywiście będzie miał nowe spele w tym momencie? Sprawdźmy to. No i o to chodzi, no i on ma nowe spele w tym momencie. Anioł Stróż, którego się nauczymy oczywiście z księgi. Zranienia też bym się nauczył z księgi. Paraliż to jest fajny spel. Ale ty go raczej rzucać nie będziesz. Sieć to jest w ogóle tak OP spell na początku. Lepka sieć ograniczająca ruchy wrogów. To jest paralicz tylko obszarowy w stożku. To jest naprawdę super, super sprawa. Ale mało jaki kapłan się uczy w ogóle magii ziemi. Więc ja mam to na razie w dupie. Tu bym sobie dodał, nie wiem. Nic na razie. Beznadziejne są te spele. Ale chciałem już, żebym miał nowe, żebym go po prostu mógł nauczyć za pomocą księgi. Walka wręcz, buława i korbacz. No i super, bardzo fajnie to jak na razie wyszło. Uleczmy się na maksa, ja puszczę aury i idziemy zwiedzać dalej. Teraz będziemy ruszali do doków i pokażę wam sklep Anny, zanim pójdziemy tutaj jeszcze do banku, tak jak mówiłem. Tu się znajduje więzienie w Arnice, do którego pójdziemy później, a tu może jeszcze po drodze zejdziemy do muków. No i nie za bardzo możemy tutaj cokolwiek zrobić. A, mamy muka, no tak, my mamy muka w drużynie. Dobre, dobre. No i co się teraz stało? Zaginiony. To się zdarza bardzo rzadko, jedynie w takich właśnie momentach, albo jak na przykład walczymy z połykaczem. Połykacz to jest taki ogromny potwór, który rzeczywiście może nam zjeść postać i no, jest przypał trochę wtedy. Dobra, zobozujmy. Koniec obozu. O! Inside that mook place, they got something pretty. I mean real pretty. They call it, Callisto. Oho, to mi powiedziała. Tyle co nic. Mogę sobie pogadać jeszcze? Dobra, spytajmy się go. Nie wiem, roczny mężec. Okej. A o mukach coś powiecie? A o rapaksach? Okej, a ornice?
Kurde, nic nie komentują. A może o... Pogłoski jakieś? Destiny Dominus? Kurde, no gówno mi powie tutaj. A o, Tyrankium pani. No, no nic nie powie. Ale hamuwa. No dobra, no to nic go nie pytam, bo widzę, że tutaj za bardzo mi na nic odpowiedzieć nie chce. I idziemy sobie, tak jak mówiłem, do sklepu Anny. O właśnie, tu zawsze czekają, że zimieszkowie. Ale oni są bardzo łatwi. Zaskoczyli mnie, to jest głupie czasami. O, a teraz na przykład nas nie zaskoczyli. Idziemy sobie i zaczynamy walkę, gdzie mogę normalnie sterować postaciami. Przed chwilą były na szaro, dlatego wczytałem i na nowo zacząłem tę walkę, bo... No nie wiem, czasami tak to nie rozumiem, jak te wizardy działa. Dobra, morowe powietrze, tu lecimy. Po raz pierwszy użyję, bardzo dobrze. Obłęd rzucamy. I tyle. Rabusie Higardi, piąty poziom, średni. Raczej łatwi. Jezu, jak to zadziałało mocno! Zemdlony, szalony, nieprzytomny. Oni się nie ruszają. Ale easy. O, najlepiej jest zajść takiego właśnie zemdlonego przeciwnika od tyłu. Wtedy zawsze mu będziemy w dupę walić. Dobra, zamrożenie na was tu leci. No, chociaż może jakieś rzeczywiście podstawowe spele powinienem na nich rzucać, bo są tacy prości, że to jest porażka. No, siebie nawzajem. Chłopaki biją. No jest napisane, gdzie dokładnie uderzają. I to rzeczywiście ma znaczenie w tej grze, no zależnie od tego, jakie akurat... jakie akurat przedmioty rzeczywiście mamy założone na naszych postaciach. No to zależne będzie od tego rzeczywiście, ile obrażeń otrzymamy. Badaliśmy sobie do rabusia. No i big, jeden strzał. Mówię, bardzo, bardzo łatwa walka. I idziemy do sklepu Anny. Witaj, Anno. Ona jest bardzo dziwna. Between me and him, we're probably the only two left with any wits about us. Everyone else has gone crazy since the tower showed up. Oh, but you didn't come here for my opinions now, did you? Obviously, you've come to do a little shopping. Oczywiście. Ej, a w ogóle o wieży może coś powiesz? Wieża, a wieza. To tell you the truth, I don't know what it is. I remember when it came, though. Middle of the night, all of a sudden, it was like a thousand thunders. I didn't know whether to go outside or just hide. But I went, and that's when I saw the tower, still smoking like it just set down. Thing outside says it's a bomb. And here's one piece of advice you should take to heart. When someone says they got a bomb, you just go along with them, unless you're ready to die. Okay, Arnie, coś powiesz? Sad, isn't it? But I can't spend all my day lamenting what's happened. Sure don't look the same with that big tower here, though. O rapaksach jestem ciekawy, co każdy mówi. Just keep your distance, that's all. O Martenie? I don't know a whole lot about him, to tell you the truth. Tremaine does, though. No i co tam jeszcze mógłbym się ciebie spytać? O to Destiny Dominus. Wiesz w ogóle, co to jest? That old thing was lying around the monastery for a good 100-200 years until Martin decided it had been on exhibit long enough. You ask about it at the temple. I'm sure they got tons of information on it. No okej, okay, wszystko. No i troszkę skłamałem, że to jest sprzedawca ryb, bo ona ma głównie amunicję. To jest sprzedawca amunicji. Wizardry ma bardzo dużo właśnie amunicji, to takie naprawdę fajne, nie tylko zwykłe, tutaj mamy strzały, kamyki i bełty, ale jak zejdziemy trochę dalej, mamy dużo ksiąg, o dziwo, nawet zapomniałem, ale strzały dzierżby na przykład, które biją więcej, kolczaste strzały, które biją chyba jeszcze więcej, ostre kamyki, które są świetną amunicją na początku gry do takiego wielopału. Więc z chęcią tych ostrych kamyków nakupuję. I co tu ciekawego mógłbym jeszcze kupić? Bełty myśliwskie też. Bardzo tania amunicja, naprawdę bardzo dobra amunicja do kuszy, którą też z chęcią kupię ze 100.
O Jezu, to jest wszystkie kamienie, jakie miałaś. Co ty gadasz, co ty gadasz? Myślałem, że więcej tych kamieni ostrych będziesz miała. No nic, sprawdźmy, jakie ma może rzeczywiście inne rzeczy. Elektrody. O, to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Dwa razy elektrody ma do sprzedania. Kupujcie oba. Elektrody to są część gadżetu, potrzebna dla jednych najfajniejszych gadżetów w grze, potrzebnych dla Majsterkowicza. I taśma klejąca. Jeden z niewielu gadżetów, który ma użycia swoje. I rzeczywiście można ją sprzedać, odkupić i znowu ma maksimum użyć. Ale to po prostu rzuca paraliż. Nic ciekawego, możemy kupić tej taśmy klejącej, ile tak naprawdę chyba chcemy i... Lolcia będzie mogła rzeczywiście sobie to używać. Księga powstrzymania, może się jej uczyć psionik, co ciekawe. I kapłan, z chęcią kupię i się nauczę urywka? Tak mi się wydaje. Jakie jeszcze miałaś księgi? Bo te księgi mnie rzeczywiście chyba teraz najbardziej interesują, bo to jest po prostu... No nie tracimy levela. Zauroczenie jest kompletnie niepotrzebne. Identyfikację przedmiotów mamy. Kołatka jest świetnym spelem do uczenia się magii ziemi, którym na pewno kupię, bo nie chcę go dawać. Przerażenie, bardzo mało przydatny spel, gdy mamy już możliwość rzucenia obłędu, aczkolwiek to są dodatkowe punkty magii dla psionika, więc spoko, a obłęd już tak jak mówiłem mamy. I kolczaste strzały, szczerze mówiąc, też bym może kupił dla Bigiego, bo on ma łuk, a nie kuszę. No i kurde, sporo żeśmy wydali pieniędzy. Ale, tak jak mówiłem, po 24 godzinach, czyli 3 pełnych obozowiskach, odnawiają się przedmioty w sklepach, więc ja mógłbym zrobić 3 obozowiska, pójść znowu do Brafita i na nowo u niego po prostu te... możesz się tego nauczyć już? Tak, już się nauczyłaś, co ty gadasz? A nie mogłaś się tego wcześniej nauczyć, a może i mogłaś? Albo to znaczy, że na kolejnym levelu będziesz miała nowe spele. Super. Wracając, no mógłbym sobie tak zrobić 3 obozowiska i mógłbym w nieskończoność sobie generować pieniądze u Brafita, więc no sądzę, że tak po prostu zrobię poza nagraniem. No może nie aż nieskończone, ale sobie troszkę tych pieniędzy wygenerujemy. Ostre kamyki. Ostre kamyki są tylko i wyłącznie dla wynalazczyni. Zwykłe kamienie do proc i dla innych słabszych broni. Zwykłe strzały, które raczej są na sprzedaż, bo są bardzo ciężkie. 20 aż kilo waży 100 strzał. Ja nie wiem, to nie wiem, to są kilogramy czy co, ale ja zawsze mówię kilo. I jeszcze mieliśmy chyba bełty myśliwskie, dokładnie tak. To oczywiście bełty myśliwskie dla naszego strzelca z bełtami. To by było wszystko. Tu nie ma niestety nic do zwiedzania ciekawego. Nie można dotknąć tej ryby też, z tego co kojarzę. Tak jest. Chociaż już grałem tyle modów, że mi się to psuje. Po prostu źle zapamiętuję. Bo do Wizardy są mody i naprawdę to są świetne mody zmieniające kompletnie tę grę. I w tylu modach ta ryba była już do kliknięcia. O, może teraz wam pokażę. Czekajcie, pauza. Obozowisko. Patrzcie, co się działo z tym jego zdrowiem. Spadało do zera, ale no mówię, to tak działa, bo na razie to działa bardzo słabo. To jest bardzo słaba trucizna, bardzo słaba pułapka, ale no widać, jak rzeczywiście ta trucizna podczas obozowiska działa, więc lepiej się tym zajmijcie przed obozowiskiem. Wracając, no mówię, tyle już tych rzeczywiście modów grałem, że tu w tylu różnych miejscach były jakieś dziwne rzeczy, że mi się już po prostu to myli. Jesteśmy w porcie, areniki, tu tak naprawdę musimy tylko jedną rzecz zrobić. Podejść tu i znaleźć okienko potrzebne dla naszego Majsterkowicza. O, proszek rozbłysku, super, proszek rozbłysku i proszek kichania. Jeden z droższych proszków w grze robi. Ale ja na razie tego robić nie będę. Uleczmy Bigiego parę razy. Może jest coś nauczy Lord akurat. I idziemy do najważniejszego miejsca w tym momencie w grze. Najważniejszego, bo mamy kogoś, kto wykorzysta pewną rzecz, którą tam zgarniemy. I będzie to Łotrzyk, czyli Grimuch. Dobra, idziemy na handel. Rozumiem, nigdy więcej, jakoś z Lorak nigdy dużo nie gadałem. Coś masz w ogóle do powiedzenia? Okej, a o sobie? O banku, nie wiem, bank? O, nie, o niczym nie powiesz, rozumiem.
No nic, co tu trzeba zrobić? Daj przedmioty drużyny i jakąkolwiek kartę klucz. Nie super. Nie trzeba tego robić, można również równie dobrze podejść za nim i kliknąć któryś z tych przycisków, aczkolwiek wiem, że jeden z tych przycisków przybuje dużą grupę strażników i nagle cała Arnika was nie lubi, więc najlepiej podejść, dać jej kartę po prostu i idziemy tutaj do depozytów. O, i w tych depozytach bardzo łatwo jest umrzeć. No może wam nawet pokażę. Zapiszmy grę, ruszmy się i podejdźmy sobie tutaj. A nie, to... O! No i umarliśmy w tym momencie. Drużyna została rozbita. Bałem się tego dźwięku, jak nie wiem co, jak byłem bardzo mały. Dlaczego? Tekstury się po prostu bugują. Znaczy tekstury. Gdy tekstura się rusza, jak na przykład ta winda w dół, a tu jest jeszcze coś innego stoi, no to nagle nas tekstura jakby miażdży. No i gra uważa, że powinniśmy umrzeć, więc uważajcie po prostu w niektórych miejscach, gdzie jesteście. No jesteśmy w depozytach osobistych i tu... Tu mamy najważniejszą rzecz z tych depozytów, czyli depozyt Antona. Karta klucz Antona, a w środku jeden z najlepszych mieczy w całej grze, tak naprawdę. Szybko nie znajdziemy lepszego. Długi miecz, od razu go możemy zidentyfikować. Krwiożerca, obrażenia kosmiczne, 5-13, plus 6 do inicjatywy. Co to znaczy? To znaczy, że łotrzyk będzie bił z 3 razy naturę zamiast raz, plus 5 do miecza. I to jest najważniejsza rzecz, tryb ataku szał bojowy. On będzie używał szału bojowego, którego używa wojownik i tylko wojownik go może używać, ale ten miecz jest unikatem w grze i każda z tych postaci może rzeczywiście tego szału bojowego używać. Świetna, świetna broń, dlatego też nic nie dawałem łotrzykowi do rzucania, do strzelania, bo ja wiedziałem, że to mu nie będzie potrzebne, bo ten miecz jest przeklęty. Przedmiot jest przeklęty, nie można go zdjąć, jedynie tutaj ma opcję zdejmij klątwę ze wszystkich przedmiotów FK bez biskupem, więc te klątwy możemy zdjąć, ale no jak znowu ją położę, to działa dokładnie tak samo. Jedyne co, nadal Grim może używać przedmiotów z ekwipunku takich jak potki, jak jakieś bomby i tak dalej, po prostu nie może zmienić broni na... nie może zmienić broni na broń zasięgową. Teraz skrytka Heli. I skrytka Heli i Anny to są już losowo generowane skrytki, tutaj nic ciekawego tak naprawdę raczej nie ma. Jakieś bełty, jakieś potki, jakieś bomby, no mówię, takie raczej bardzo, bardzo zwykłe rzeczy. Krwiożerca jest, no mówię... Łotrzyk nie będzie praktycznie do końca gry używał innej broni, chyba że mu się trafi najlepszy miecz w grze, na który rzeczywiście jest bardzo mała szansa, że w ogóle ten miecz się trafi. Ale może akurat nam się poszczęści, zobaczymy. Dobra, wyłamujemy te zamki, nie ma co się w ogóle męczyć z otwieraniem ich normalnie. Kolejne jakieś zwoje niepotrzebne, jakieś potki, strzały, bomby, proszki, tego typu rzeczy, taka sytuacja. Wyważamy kolejne drzwi. No i super. Wyłamanie zamka udane, kolejna skrytka. No i to już jest taka skrytka, trochę inna, depozyt C. W depozycie C, ja wam radzę otworzyć ten depozyt z boku. Dlaczego? W tej skrytce znajduje się strażnik i to nie byle jaki. Magiczny strażnik się tu znajduje. Macie punkty magii? O Jezu, nie za bardzo, może odpocznę przed walką z nim. Bo wiem, że ta walka bywa różna, aczkolwiek jest zdecydowanie prostsza, mamy krwiożerce, więc nie powinno być tak wcale źle. Zaklęte ostrze rzucamy. Świetnie idzie jak na razie. Genialnie idzie jak na razie. Idealnie idzie jak na razie. Ej, no co jest? FK, weź tu, rzuć to. Zaklęte ostrze. O, w końcu. Tarcze. No i lecimy. Golem strażnik. 256 HP ma. Jeden z silniejszych takich przeciwników na początku gry. Spójrzcie teraz jak bije łotrzyk. A ja postaram się go zamrozić. Raz i nie trafił. Będzie często nie trafiał. Jego atak po nim to nie widać, ale on ma taki sam szał właśnie jak wojownik. Więc będzie często misował. Za to będzie bił dwa razy tyle i zdecydowanie częściej. Dwa razy atakuje w jednej turze. No i jeszcze atak sztyletem oczywiście. I ten jeden atak ile zadał?
37 punktów obrażeń, co? O, widzę, że świetnie weszło tutaj. Dobra, wiesz co, strumień kwasu chyba lepiej. Psionik, mentalny cios. Bijemy go. Golem strażnik jest o tyle niefajny, że... O Jezu, o Jezu. Nie wiem, że dużo bije, naprawdę dużo. To potrafi jeszcze ogłuszyć podczas ataku. 30 punktów obrażeń jednym atakiem, a zrobił 2, no mówię. Super sprawa. Wiesz co, spróbuj uleczyć Lorda. O kurwica. Ojojojojojojoj. Sole trzeźwiące. Używamy na Lordzie. Trzeba go obudzić. Obrażenia. No właśnie, podwójne otrzymuje obrażenia. Łotrzyk, jeżeli jest ogłuszony, leczymy go. Ale jest tragedia tutaj, jak na razie, bijemy go. 112 HP, dobra, wynalazczyni tutaj. Taśma klejąca, no tak, paraliż, co ja w ogóle robię? Kolejne leczonko tutaj. Nie bij tego rywka, Jezu, ale macie mało HP. Ulecz siebie, chłopie. Bo wiesz co, nawet nie lecz się. Dużej potki, użyj leczenia. Leczenie czaru na szóstym poziomie. Nie wszedł paraliż, ale bida. Dobra, jeszcze raz. Bigiego bij, dokładnie tak. Bigi ma najwięcej zdrowia i ma najlepszy ekwipunek. Uderzenie energii, wysoki poziom, lecimy. Traf go, 41. Ha, od tyłu. Dlatego potrójne obrażenia. Dlatego Łoczyk jest genialny, bo zadaje podwójne obrażenia z krwiożercy, z berserka i potrójne, bo to się jakby dodaje, bo bije od tyłu jako Łoczyk. Dlatego Łoczyk to tak naprawdę największy damage dealer w całej grze chyba. Bigiego bij, dobrze, dobrze. Jezu, nie przebijają go. 7 HP, no jak on tu kogoś zabije, się zatłukę. 7 HP, idealnie. Ale było trudnawo, naprawdę, ten golem strasznie, mówię, pierwszy silniejszy taki przeciwnik w grze. Matowa kolczuga, strasznie ciężka, a bardzo mało KP daje, nie wiem, po cholery ona w ogóle w grze jest. Zwój zbroi, sole trzeźwiące, nic ciekawego, parę nowych zwykłych rzeczy i tyle. Dobra, to jest cały bank tak naprawdę, tu już nie ma w ogóle po co dłużej być, nie ma po co tutaj w przyszłości wracać, tu naprawdę... Nic innego w tym banku nie ma. No, chociaż może rzeczywiście jest jedna rzecz. Jak widzieliście, to nie jest jedyna winda w tym banku. Ale z tej drugiej windy nigdy się nie korzysta. Tu jest druga winda, to jest główny skarbiec. Żeby otworzyć tutaj przejście do głównego skarbca, trzeba kliknąć jeden z tych przycisków. No niestety wtedy właśnie się straż przywołuje i klepie nam na ryj, więc nie polecam tego robić. Do tego skarbca dostaniemy się w inny sposób. Uleczmy parę postaci za pomocą Lorda. No i co? Obozowisko. Ja leczę się na maksa, oczywiście Lordem leczyłem tylko po to, żeby zwiększyć jego magię. Wszystkim odnawiamy punkty magii na maksa, zaklęte ostrze. Tarcza i lecimy dalej. Kurde bela, no coś... Coś tej Ewce nie wychodzi w ogóle, te zaklęte ostrze. O, magia boska wzrosła, super, tarcza. No już niedługo ta magia powietrza będzie na takim poziomie, że mimo rzucenia tarczy na maksymalny level, będę mógł morowe powietrze jeszcze rzucać. Poza tym, zazwyczaj już tak to działa, że jeżeli możemy rzucać spele na maksymalny poziom, punkty magii regenerują się szybciej, im ich więcej mamy. Dlatego zazwyczaj możemy rzucić na maksymalnym poziomie te spele buffy, pójść spać i wstać z maksymalną ilością punktów magii i nadal z buffami działającymi dobre ze 100 tur. No i tak, teraz pójdziemy sobie raczej do statku. W tym statku uwięziona jest kobitka, o której mówił Miles, gdy wchodziliśmy do miasta, jeżeli może dobrze kojarzycie. Wow, 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 coś tu się zbliża. Ej, co to jest, co to jest? Ósmy poziom, dobra, dobra, trochę przypał. O, ale zobaczyłem na radarze w ostatniej chwili, dobrze, że nas nie zaatakowali. Żołnierze Merca, zaczynamy walkę. 7 has jest, no, it will be a challenge, rzeczywiście. Kurwica, dobra. Kula ognia. Psionik, pisk. Lord, plujesz kwasem. I czekamy, aż wszyscy podejdą. 4, 5, 6. Jak 7 się rusza, to już przestaje. Ej, nie ruszył się 7. No, jakoś może źle policzyłem. Dobra, kula ognia weszła.
Jezu, jak my ich obiliśmy, zanim oni w ogóle tutaj się ruszyli. 9 HP mają, 2 HP, super, o to chodzi właśnie, o to chodzi. Dobra, dajemy teraz im podejść. Ich tłuczemy na łeb. Dwóch tylko podeszło na blisko, ale super. Dobra, to ty znowu pluj tym kwasem. A, nie zdążyłem się nikiem znowu pisku rzucić, no, ale bida. Dobra, jeszcze raz pisk. A ty jeszcze raz kula ognia. Tym razem już trochę bliżej. A, takie spele jak kula ognia nas nie biją, więc możemy nawet pod sobą je rzucać, więc nic to w ogóle nie zmienia. Bieg, żeby znowu podeszli, żeby nasi z przodu mogli coś bić w ogóle. O, trzech teraz podeszło. Weź może tego bij, ty też. Innym już nie będę zmieniał priorytetów. No i powinno pójść naprawdę easy. No i ostatni został, luźno, luźno. Łoczyk będzie bił? 37! Tłucze jak szalony. O, i jefcia, kolejny poziom na koniec odcinka, super, dobra, co tu jeszcze tam zrobimy? Żywotność, inteligencja, chyba nie masz nowych speli. Deszcz kamieni jest super. Kurde, deszcz kamieni jest super do bicia w stożku. On zadaje takie chore obrażenia czasami. I czemu jest jeszcze super? Bo on jest podwójnie super. Z jednego powodu. Deszcz kamieni jest z magii ziemi. I to magię ziemi. Magia ziemi to jest chyba najprostsza magia do uczenia się, a raczej do wyfarmienia na maksa. Tu ci zwiększę magię wody, szczerze mówiąc. Chociaż może rzeczywiście po jednym. Czemu magia ziemi jest najłatwiejsza do uczenia się? Znajdźmy gdziekolwiek w grze trzy zapadkowy zamek i akurat warnica taki jeden się znajduje, którego nawet nie trzeba jakoś szybko otwierać. Port kosmiczny zamknięty na mocy uprawnień księżycowego Legionu Higardii. To jest właśnie ten trzy zapadkowy zamek. Podchodzimy. I teraz tak, mamy czar kołatki. Próba otwarcia zamka przy użyciu magii. Zakres złożoności otwieranych w ten sposób zamków jest proporcjonalny do poziomu mocy. W każdym momencie czarodziej może rzucić tylko jeden taki czar. Czar kołatka otwiera zamek, nie uruchamiając pułapki. O, i co ciekawe, zanim może zrobię save'a, bo tu będę to wczytywał, nie chcę tego zamku otworzyć, ale jak działa kołatka? Na pierwszym poziomie otwiera od jednej do dwóch kołatek, czyli możemy jeden zamek tak otworzyć, a dwa inne za pomocą wynalazczyni po prostu otwierać. Natomiast co nas interesuje? O Jezu, ale będzie darła mordę. Nas interesuje to. Klikanie 1-1-1, magia ziemi wzrasta do 2, obozowisko. I tak w koło Macieju. Najlepiej to się robi w przyszłości już, jak już posiadamy przedmioty zwiększające regenerację magii o 1. Naturę. To znaczy, że... O, już jest z żółtego na zielone. Magia ziemi wzrasta do 4, elo. To znaczy, że jak obozujemy, magia podczas obozowiska leci do góry praktycznie jak stamina. Praktycznie automatycznie wzrasta na maksa. Dlatego tak ważne są te itemy i mega rzadkie i mega dobre. Są itemy, które zwiększają nam regenerację tego HP. Dobra, ja już nie będę tego wam tutaj pokazywał i was męczył tym farmieniem. Ja wyfarmię sobie ten spell może do 20 paru, 30, jak mi się będzie chciało. Ale to jak nie zapomnę przy nagrywaniu kolejnego odcinka. Jak na razie wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się niedługo. Trzymajcie się i cześć!